Hej! Z tej strony multi i dziś witam Was w materiale, w którym postaram się streścić, co czeka nas w World of Tanks i to może być taka niedaleka przyszłość i taka odległa, dlatego trzeba to podzielić. Na dzień dobry, jednak, parę słów o kalendarzu adwentowym, bo to też jest temat, który bardzo nas wszystkich interesuje. Dzisiejsza oferta to wiadomo, Braxów, Mauer Bresier, pojazd, którego nie trzeba komentować. Jeden z najgorszych wyborów do tego, cholernie drogi. Dlatego po prostu od odradzam jego zakup, szczególnie że mam tutaj pewne przemyślenia, które chcę przekazać. Teraz bardzo modne było kupowanie skrzynek świątecznych. Kupiliśmy je i mamy golda na koncie. W kalendarzu nie było na razie prawie nic ciekawego. Więc, co według Was się wydarzy, jako że kalendarz adwentowy powoli dobiega do końca, Wargaming będzie musiał wprowadzić w końcu ciekawsze oferty, aby. Zachęcić nas do wydania Złota z konta, ponieważ Niekorzystnym scenariuszem dla nich jest Trzymanie przez nas Chomikowanie tego złota, bo Wtedy nie ma sensu, abyśmy go dokupili, prawda? A jak wejdą teraz jakieś pojazdy A wyjątkowo kalendarz mamy taki, że Możemy kupować pojazdy za złoto No to gold znika z konta Będziemy potem musieli dokupić, jak wyjdzie coś Lepszego na przykład na początku roku Widzicie, sens jest Zdecydowanie, dlatego Ja uważam, że warto teraz Czekać na kalendarz odwentowy, jeżeli macie dużo golda, bo może wejdzie akurat coś przyjemnego. I teraz przechodzimy, już stricte do tych planów Wargamingu, które są. Niektóre bardzo niepewne, niektóre będą planem na końcówkę roku 2019. Nie wiadomo dokładnie, kiedy wszystko będzie miało miejsce. To jest takie, że może być za dwa miesiące, może być za pół roku, albo pod koniec roku przyszłego. Od razu powiem też, że jest to naprawdę ściana tekstu. I nie wszystko to się też przyjemnie, więc ja to będę chciał streścić, aby to było po prostu przyjemne w odbiorze. Zacznę od tematu amunicji premium. Wargaming nazywa to amunicją specjalną, nie chcę, aby mówiło się Goldamo. No ale wiadomo, że dla mnie i dla was raczej zrozumiałe jest, że amunicja premium to amunicja premium, tylko tyle, że po prostu za kredyty, ale jest lepsza prawie zawsze. Zwykle gwarantuje nam lepszą penetrację, czasami większe uszkodzenie jak na Arlu albo typie 5 Heavy. Czasami szybsze pociski, czasami brak utraconej penetracji wraz z pokonanym dystansem, no ale też sporadycznie jest słabsza, ponieważ na przykład nie przebija pancerza warstwowego albo nie możemy strzelić przez murek i liczyć, że wejdzie. Także sporadycznie jest gorsza, ale zwykle są same plusy. Także jako, że jest droższa, stawia automatycznie graczy początkujących w niekomfortowej sytuacji. A tych najniższych tierach to wiadomo zawsze. Dlatego przydałoby się coś z tym zrobić. Od lat jest to temat dyskusji. No i teraz plan jest prosty. I częściowo może nawet Wam znany, bo plan jest taki jak w się, czyli aby penetracja wciąż była wyższa niż na amunicji podstawowej, ale teraz musimy się zastanowić, czy warto jej użyć, ponieważ mamy mniejsze uszkodzenia. O ile? Albo o 25%. Albo o na przykład 27%, maksymalnie 30%. Czyli, jeżeli mamy takiego Pershinga, który strzela za mało, no to on będzie miał minus 25% do uszkodzeń, ale lepszą penetrację. Jeżeli mamy ISA 3, który strzela po 390, to on będzie miał wciąż na amunicji goldowej lepszą penetrację, ale naprawdę teraz trzeba będzie się zastanowić, czy warto z niej skorzystać, bo będziemy mieli damage mniejszy o. 27%. Takie pojazdy 10 tieru jak E3, jak pancer znowu mają lepszą penetrację i jak będzie trzeba strzelać w coś twardego, no to będziemy z niej korzystać, ale w cele papierowe nie będzie się opłacało z niej korzystać, bo damage będzie mniejszy o 30%. Czyli nie na przykład 1050, lecz 735. To stawia nas już w sytuacji, gdzie myślimy, czy warto z tego golda walić. Czy to jest dobry plan? Zdecydowanie ma sporo plusów, ale są też pewne minusy. To wymaga od nas jeszcze większej wiedzy o grze, o czołgach i pancerzu. I tym samym musimy teraz za każdym razem wiedzieć, że ten czołg to ja spokojnie przebiję, to strzelam amunicją zwykłą, aby robić więcej. Tego to raczej nie przebiję zwykłą amunicją, ładuję Golda. No i wiadomo, gracze lepsi z większą wiedzą mają też przewagę. No ale tak też być powinno, że wiesz coś, no to. Automatycznie jesteś lepszy. Dzięki temu to też nas zachęca do poznawaniu, poznawania gry. Poza tym jest jeszcze jeden plan, aby oczywiście ta amunicja premium nie była teraz tak droga, no bo skoro ma już pewną wadę, no to głupio by było, aby kosztowała tyle samo, więc jest plan, aby cenę amunicji zmienić, szczególnie amunicji specjalnej premium. Kolejna kwestia to automatycznie już. Temat troszeczkę czołgowy, ale chodzi o typa 5 Heavy, wiadomo. Trzeba będzie go zmienić. Wargaming ma plan, aby no, nie było już takiej głupiej sytuacji jak teraz, że po prostu strzela we wszystko po 600, bo to jest bez sensu. Więc typ 5 Heavy będzie zmieniony tak. Wiem, że wielu graczy lepszych się ucieszy. Jeżeli chodzi o amunicję zwykłą, jej sens będzie dalej taki sam. Heki dalej będą takie same. Chodzi tylko o tego nieszczęsnego Golda. Kiedy to wszystko się wydarzy, wiadomo. Wargaming będzie to testował. Zapewne bardziej samotnie, w swojej grupce supertesterów. Ogólnie zauważyliście na pewno, że rzadko ostatnio mówi się o piaskownicy. Wargaming nie używa już tej piaskownicy tak często jak kiedyś, bo uznali, że to nie ma sensu. Lepiej robić to po swojemu, w swoim otoczeniu, w zamkniętej grupce, bo to wkuszy też graczy. Dlatego pewnie przetestujemy to na serwerze publicznym za jakiś czas. Kiedy będą już prawie pewni, że to jest spoko pomysł. Kolejna kwestia to matchmaker. Wiecie o tym, że ja bar bardzo na to narzekam. To jest jedna z najgorszych rzeczy w tej grze według mnie w tym momencie. Szczególnie walka na tierach 6, 7, 8. Te tiery są prawie, że okropne w grze w randomkach. Dlatego zarabiam głównie na twierdzy, bo tam to jest w miarę sensowne. I plan jest taki, to jest proste. Aby po prostu grało się przyjemniej, abyśmy częściej byli na topce. Jakim kosztem? Czekanie w kolejce. Wargaming chce, abyśmy teraz troszeczkę dłużej, może w tej kolejce poczekali, ale byli faktycznie na topce. Jeżeli to będzie 10-15 sekund więcej, dla mnie spoko, byle po prostu nie być zawsze na dole stawki i ginąć od 10 tieru. Oczywiście to jest tutaj mocno rozpisane, ale zobaczcie, tutaj jest często powtarzane słowo może, mogą, czyli oni do końca jeszcze nie wiedzą jak. Ale wiedzą co chcą zrobić. Ma być po prostu przyjemniej. Częściej na topce, kosztem naszego czasu w kolejce. Ale to nie będzie 10 minut. Spokojnie. Tym się nie przejmujmy. Więc plan mi się podoba. Plan mi się podoba. Dalej mamy powrót linii frontu. I tutaj chodzi o to, żeby dało się grać też na topce, na dużych mapach. W czymś wyjątkowym. Ale Wargaming nie zrobi tego tak jak ostatnio, że będziemy grali w tym trybie na przykład przez miesiąc. Nie, nie. Będzie tak, że będziemy. Co miesiąc przez pierwszy tydzień mogli sobie grać w tym trybie. Czy to jest spoko pomysł? Tak, wydaje mi się, że naprawdę spoko. Aby tryb nam się nie znudził, ale zawsze był jakimś urozmaiceniem i poza tym tryb będzie bardziej rozbudowany, bo będzie wiele nowości, nowych funkcji, tak aby to było coś innego niż random. I będzie mnóstwo nagród. Możliwe, że nawet dużo obligacji, a to się nam przyda, szczególnie że teraz przechodzimy do kolejnego podpunktu, czyli Czołgi za obligacje. Tutaj jest zdjęcie, które już tak naprawdę mówi Wam, co się będzie działo. Chodzi o Fosza 155, EVA 215B i Godzilla. Te pojazdy na pewno będzie można zdobyć za obligacje. Za ile obligacji? Nie wiadomo. Ale przypuszczalnie pewnie z 7, 8, 90 tysięcy, więc nie wydawajcie na moduły, jeżeli jeden z tych czołgów Was interesuje. Czy to będą tylko dychy? Pewnie nie. Nawet na pewno nie. Będą też nisze tiery ósme i nie tylko. Więc tych obligacji warto mieć sporo. Ja od razu powiem, że nie liczcie raczej na 907. Bardziej chodzi o pojazdy, które kiedyś były w drzewkach, które były kiedyś nagrodami, ale niekoniecznie na CW. Także tutaj faktycznie będzie się działo. To jest plan na rok 2019, kiedy konkretnie stawiam, że jednak pierwsza połowa roku 2019. Kolejna kwestia, moi drodzy, bardzo ważna: to jest kampania. W styczniu pojawi się czołg za klanówki T95 FV4201 Chieftain, 10 TR. Ja go pokazałem w akcji. Nie wiesz, jaki jest, nie wiesz, czy warto. Zobacz sobie go w bitwie. Jest materiał na kanale. Ja od razu powiem: pojazd wybitny nie jest. Nie jest wybitny, ale zawsze jest jakieś urozmaicenie. Zachęta do gry w klanówkach. Kolejna rzecz, moi drodzy. To balansowanie pojazdów. Mówiłem wam o tym, że w roku 2019 Wargaming zacznie od balansowania dyszek, potem będą niższe Tiery 8, 9, potem Tiery 5, 6, 7, na samym końcu najniższe Tiery. Tam jest najwięcej zabawy, bo tych czołgów jest mnóstwo, a różnice są no malusieńkie często. Dlatego zaczynają od dyszek, i tutaj w pierwszej kolejności S100 e i 4 Leopard STB1 Kranwagn. Słusznie, słusznie. Do tego dołożą jeszcze pewnie rebalans niektórych dyszek średniaków, ale jakich? No, 430 pewnie. Możliwe, że delikatnie zmienią E50M, no bo E50M też nie jest jakieś tam wybitne, ale najważniejsze, że S100 i 4 Leoś, Kranwag, no te pojazdy są naprawdę słabe. Ok? Także tutaj dostają ode mnie zdecydowanie plusa. Jakie są plany co do przyszłych drzewek? No, prawie żadne póki co. Na pewno wiemy o tym, że będą chcieli dodać szwedzkie czołgi średnie i zastosować w nich y, tą umiejętność steryków szwedzkich, tryb oblężenia. Chcą tylko to zautomatyzować, aby to się działo bardziej samo, niżeli trzeba samemu klikać, xa i przychodzi w ten tryb. Także chcą to jeszcze bardziej uprościć, ułatwić dla słabszych graczy, początkujących graczy. Kiedy to będzie? Wiadomo, pewnie. No, dalsza część roku 2019, i tutaj od razu powiem, pojazdy mają być zwrotne, szybkostrzelne, cenne. Często pewnie będą bez pancerza. No, bo jak wiadomo, szybkie, no to tunale były mega twarde. Pewnie będą lekkie, więc jeszcze łatwe w taranowaniu. Poza tym mamy nową mechanikę. Chcą, aby było coś takiego mega w jednym roku chociaż. I tutaj mieliśmy tryb obrężenia, prawda? To było mega fajne, coś. Zupełnie unikalnego, i jest plan, aby coś takiego nowego w mechanice pojawiło się i w roku 2019, ale co nie chcą jeszcze mówić. Niedługo mają uchylić rąbkę tajemnicy. Ja nie mam pomysłu zbytnio, co to będzie. Na pewno nie chodzi o coś, co zmieni mapy, czyli jakieś, wiecie, bitwy nocne, bitwy z yy, nie wiem, deszczem, burzą. Chodzi o typową mechanikę, coś nowego w czołgach jakieś, może rakiety. Jak w Wurtenerze, choć to też raczej jest mało prawdopodobne. Co mamy dalej, słuchajcie? Oczywiście dużo mówiło się o tym, że konto premium jest w tych czasach mało opłacalne. I ja uważam, że no jest dość tanie, tak naprawdę na tle tych wszystkich premek, więc nie jest to może okropna rzecz, ale no warto premki tak czy siak mieć zawsze więcej kredytów, więcej EXPA. Plan jest taki, aby konto premium dawało więcej. Ja osobiście stawiam, że to będzie bardziej bonus do EXPA niż do kredytów. Na przykład zwiększą bonus do EXPA za bitwę o 15%. Podobnie jak World of Warships. Oni często stosują schemat, że w jednej grze coś wypaliło, to robimy to samo w drugiej grze. Dlatego pewnie zwiększą bonus do EXPA, może do free expa też, aby to konto premium dawało więcej, ale wątpię, aby to było na przykład. 50% jeszcze więcej kredytów, czyli razem 100. Nie, nie, to jest mało prawdopodobne. Ale coś więcej by się przydało, aby było. Szczególnie, że zabrali nam ten bonus, że kiedyś konto premium dawało 1,5 trzyosobowe osobowe Teraz to już jest usunięte i dobrze, bo to było głupie, ale przydałoby się, aby konto premium był większy sens. Co nam się podoba w WOCie? To wydaje mi się też nawet zrobiło pozytywne wrażenie w tych paczkach z tyle. Dla czołgów. Takie wyjątkowe style, jak na przykład I7, rozbudowany, by przetrwać wojnę nuklearną, gry, który przypomina z tą wieżą troszeczkę Lafentragera of the styl dla 50TP prototyp, styl dla Kernarwona Action 10. No, to jest akurat fajna rzecz, i to będzie oczywiście rozwijane. Kolejna nowość: wyścigi czołgów. To ma się pojawić również w grze. Kiedyś mieliśmy wyścigi na AP. Port, pewnie pamiętacie, szczególnie weterani WOTA, i to było coś super. Zobaczymy, czy chodzi o coś podobnego. Mam nadzieję, że tego nie zrobią tak jak w stylu futbolowym, bo to już było nudne. Naprawdę. Ten tryb futbolowy ostatnim razem już nie był według mnie tak ciekawy jak wcześniej. Także tych planów jest pełno. Jeszcze z kolejnych planów, bitwy rankingowe. To może Was zainteresować. A nawet jeżeli nie, to nawet może Was zmusić do zainteresowania, bo tutaj zawsze było pełno obligacji do zdobycia i to się troszeczkę łączy z podpunktem sklep z pojazdami za obligacje, więc moja taka sugestia. Jeżeli dotychczas dychy Was nie interesowały, ale chcielibyście na przykład mieć godzile, wyjątkowe pojazdy, to zbierajcie obligacje i róbcie dobre dychy właśnie pod bitwy rankingowe. Mówię, jeżeli Was nie interesują dychy, to teraz może zmuszą Was w ten sposób, Wargamingi, do zainteresowania się tym tematem. Podsumowując, moi drodzy, jest na co czekać, ale nie nastawiajcie się, że wszystko wydarzy się we styczniu, w lutym, w marcu, to będzie plan na cały rok, a ja stawiam, że raczej na początku roku to się pojawi rebalans dyszek. Zawsze tak było, na początku roku zmieniają pojazdy, Pewnie, jeżeli chodzi o amunicję, to jest temat na środek roku 2019, także czekamy na więcej informacji. Dajcie znać, co o tym myślicie. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia. Hej!